Siemanko, z tej strony hodowcy, zrobię się kolejny odcinek. Dzisiaj wam pokażemy kurczaczki, które się lęgną. Jeszcze nie ma wszystkich na pewno, ale nawet nie wiemy ile. No jeden jest na pewno, bo widziałem dzisiaj rano, bo otwierałem. Grzegorz się nie widział, widziałem okazję. Ale mi się wydaje, że będzie więcej niż jeden, bo już był tak dosyć mocno nadziewany. No, dwa są, ale jedno widzę chyba zduszone. A się na pewno. Tam widzicie. Brachma chyba to jest? No, skorupka. To weź to zduszone już. Zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest nadziewane, ale się rusza, bo czuję. To też nie jest nadziewane. To jest nadziewane. Się kleją całe te jajka. Czekajcie. Na chwilę włożę tutaj. Na te jajka. Odkleić. No to na razie jest jedno nadziewane i cztery jeszcze nie. No to jajko brak to było. Kurde się kleje. Czyli szkapła jest brachemka. Na razie tak, bo jest duża. Poczekajcie, jeszcze wezmę. A to macie. O, tu mam cały. Żeby tu tak się poprzyklejały. A nie, to tak jest, to tu muszę wziąć. Tylko to jajko zobaczę, bo tak jest wtedy. Czyli 6, 7, do 7 kurczaków powinno mieć. Tam jest na ręce, są tylko dwa. No jeszcze może, ale zobaczymy jak to będzie. Później na pewno wam nagramy już jak będą wszystkie. Ale miałem 9 jajek, więc jeszcze jedną musiał wbić. Bo tutaj było. Ale też jedną musiał wbić, więc. No. Ale no te 7 jakbyś miała, to będzie dobrze, chociaż tyle jakby miała. A tutaj jak możecie zauważyć, już nie ma kurczaków. Ani tu, ani tu. One są wypuszczone już, bo tu nam trwoki zniosły jajka, tu nawet chyba jeden jest, bo piszczy. To jest ten biały i niebieski kowódki, dwa szabo. O, tu jest właśnie ten niebieski. A kwoki i szabo. A biały pewnie na dworze. A kwoki i szabo lęgną. Znaczy tak dwie szabo, ta biała niebieska lęgną. A no i tak są trzy kwoki, bo jednej wam nie nagraliśmy. Tego będzie niebieskiego, bo... A to jajki będą, bo było miękkie, bo za też było miękkie. A tam są cały czas kurczaczki w tamtym jeszcze odchowalniczku, więc tam są. Dzisiaj u nas, jak widzicie, trochę wieje wiatr. Znaczy no nie trochę, w miarę mocno. Usilki też jest lęk, ale zaraz zobaczymy. Zaraz wam pójdziemy pokazać tutaj, tylko... O, tam jest biały, jak widzicie. Więc te dwa kurczaczki sobie tam chodzą. Znaczy no koguty to są... Jest ten. Przepraszam, panie doktor. Powinno być 9 kurczaków, a wiecie, jeden z dwa jajka zgłosiły, więc zgłosiła, więc mam nadzieję, że 7 już będzie, bo nie są nazwane jeszcze 5 jajek. 5, 4 i jedno nazwane, no ale mam nadzieję, że będą, że wylegną te jeszcze te 5. To my na sekundkę zrobimy cięcie i widzimy się tam już u białej silki. Dobra, więc jesteśmy już u sileczek. Tu jedno jajko widać, ale ciepło na szczęście, więc ciepło takie. Zaraz to zobaczymy, tu lampkę włączę. Widać już jedną. Chemka. I jeden. I tu jest nadziewane. A to jest akurat nadziewane, więc. W miarę mocno, więc pewnie. Tutaj jutro. Jest nadziewane. No te nadziewane najprawdopodobniej już wszystkie jutro będą. Tutaj jest nadziewane. Więc więcej jest teraz nadziewanych, bo rano było mniej. To jeszcze nie, ale czuję jak siedziałam w dziobie. To też jeszcze nie. Znaczy prześwietlałem dzisiaj rano i tutaj wszystkie są w. O, tu jest. Też jest delikatnie, więc tutaj lepiej to wyjdzie. Brachemka już grubiutka. No. Później ją, ona jest, ona się już chyba wczoraj wylęgła, bo wczoraj jak zamykałem, to tak już cały czas piszczała. Więc, ale ją nakarmię później, aż na później wszystko porobimy. To i tam dalej, tą siajeczkę.
nie widział, jak tam się liczby. Ona czasami tak siedzi, jakby chciała, nie mogła. Ja tu chyba nawet teraz możecie słyszeć, jak wiatr wieje. Sileczki się zbiegły. Przepraszam, żadnej nie było. Znaczy, że tego ci paszy dałem i przyszły też. Więc tutaj powinno, czyli co, są chyba 4 nadziubane? No, 4. To jest 5, no to jeszcze 3 nie są nadziubane. Bo tu jest 9 jajek, teraz już 8, bo jeszcze jedna się wylęk. A pani doktor tu mówię, 2 zbiła niestety. Ale no nic, nic się niestety nie zrobimy. Więc zobaczymy, jak to będzie, chociaż te 7 żeby miała, będzie dobrze. Więc to zobaczymy, bo ich to się będzie otwierać, więc nikt z nas z rana nie zobaczy, ale babci powiem, żeby ich nawet nie otwierała do jedzenia, bo żeby żadne kury tam nic nie zrobiły, więc babcia też się nie będzie patrzeć, no chyba, że zobaczy. Pewnie zobaczy. No, ale kur, to pewnie, że nie otwierała, bo ma hamać, a się zobaczymy, może się wyjść, ale... Zobaczę teraz tam jak siedzi, bo pójdę na chwilę, bo tam nie widzę, jak ona tam siedzi, jajka to zakrywała. Nie, chcę brachnąć coś. A brachnąć, mówię, przerwę, tylko jedna znosi, nie wiadomo, czy to jest ta młoda. Czy któraś z tych się albo młoda, albo ta chuda czarna znosi. A w drugim też mam przerwę, bo znosi kasika, tam żadna jedna. Znaczy teraz to już nie jest chuda czarna, tylko kaśka. Tak dostała na imię. Tutaj nie wiemy, czemu taki się od niedawna taki problem z zamykaniem tych drzwi zrobił. Znaczy zamykać się zamykają, tylko ciężko. Sileczki się tu żyją ładnie. Kaczuszki też. Nie wiem, gdzie jest ta jedna, tutaj jest. Tu druga. Brachemki też zachodzą wszystkie. Kaczor biegnie. Niedługo tu będziemy wodę zmieniać, bo już jak widzicie jest brudna taka od wszystkiego. Będziemy sobie wymieniać wodę przed świętami wielkanocnymi, bo teraz na kiedy, bo znaczy opada, a czasami jeszcze mrozy są, a też koła, więc to się rozwarł. To kiedy? A tak to mimo czysto, jeszcze czysto, no i tak. Chwilę do niej czysto, jak wejdę, to będzie krótko. Ale... Ale tak tylko im zmieniam, żeby ta woda. Nie wiem, czy słyszycie przez ten wiatr, ale... Chyba tak. Tak też blokuje trochę plecami, więc nie powinno być tak źle słychać jakoś. Ale najważniejsze, że kaczki korzystają z tego basenu. Tu widzicie, że już jest trochę mniej wody. Ale to przez to, że były mrozy i lód wyciągaliśmy i tak się zmniejszało tej wody. Tu już jakiś czas temu dolewaliśmy kilka wiader. Ale teraz już nie będziemy dolewać, tylko teraz wymienimy całą. I dopiero będziemy dolewać, jak tam ubędzie. Nie wiem, czy tam będzie widać. Tylko biały szabot. Kąpał trochę czyściejszy jest, bo wtedy ma brudny ogon, bo malowałem szabotką. Nie wiem, czy miałem coś, nie, ale w razie takie były gorsze szabotki, ale już się zgodzę, więc chyba po prostu tam coś było. Ale nie wiem. A wie, wiatr, że nas upycha trochę z tyłu, ale... No, się boję, że mi telefon wypadnie i tam do tego basenu wleci. A my rozmawiamy teraz z telefonu, nie będzie z czego przywracać. Znaczy nie no, powinien przeżyć, bo chyba jest wodoodporny. Ale czy by przeżył, to nie wiem. Sprawdźmy to. Kochinki też se ładnie żyją, jak widzicie. Teraz już wszystko w dobrym stanie, na szczęście, na razie. Ale u nas tak jest, że tydzień dobrze, później znowu się zacznie, więc... Nie. Zobaczymy jak z tymi lęgami, bo tu no, te pierwsze nie były zbyt udane. A po u pani doktor było, teraz sobie, że ten, nie dano, ale teraz u pani doktor miała na początku 15 jajek, ale pamiętam, miała dwa niezamężone, dzisiaj się czytaliśmy, miała dwa obumarłe, teraz jeszcze się czytałem wczoraj też miała obumarłe, dzisiaj dwa zbiła, więc zostało finalnie 7. Znaczy, jak to będzie. Dużo obumarłych jajek jest przez to u nas, pewnie przez to, że teraz jest, był okres, że było zimno. I też były mrozy jeszcze rano czasami. No a tu za samym tym siedzi, za samą tą ścianą. A u Silki tak samo może być, no bo u Silki też tak jest. Tylko że Silka nie ma ocieplanego gniazda i dlatego też u niej może tak być. Mama też nie ma, bo ona ma, bo one kładliśmy nieraz im słomy pod dupę jakby. No chodzi mi o gniazda, że nie są ocieplone w tym kurku. No ale tam ma karton, bo nie biały. I ten. No a też jest wiecie, ma otwarte drzwi. I jak wieje, też tam wieje. I ten.
zaczynają już teraz posłony pod sobą, bo tak zrobiły, że tylko miały na bok i tak robią takie gniazda, bo na przykład trzewotki te dwie ostatnie mają gniazdy słomy i tak samo pojawiają pod jajkami, a się pod skrzydłami mają słomę, tylko nie na, nie jakby pod jajkami. Dlatego ale, ale tutaj raczej legnie już za dwa dni legnie ta niebieska i biała i u niebieskiej już jedno jest naniebane, więc fajnie. Zaczynamy jak z białą, bo ta niebieska nie siedzi tak blisko tego okna, a biała, ale teraz tutaj też pod tym, więc... No tutaj siedzą tak, że biała siedzi centralnie pod tymi, bo się tak często mówi, teraz pod tymi schodkami tam za tą ścianą, tak jakoś będzie siedziała, coś takiego. A ta niebieska siedzi gdzieś bardziej tam, tak więc... Jakoś tak siedzi, więc tam ma trochę cieplej niż biała, bo biała od razu jest przy oknie. A podstawowa ma 8 jajek, miała 10, ale dwa silki z góry, więc te silki takie są długie. No to są te czarne, właśnie nie po prostu muszą być jakieś miękkie, skoro pięte. I ten, a biała ma 9 silka, fajdoku ma 7, biała szaba ma 7, niebieska za ciemna ma 8 i jasna ma 9. A ta ciemna miała od początku, wszystkie zależne jajka ma 8. I zacząć wszystkie 8, wylegnie wszystkie 8 chowa, a nie było. A tak samo było z polsalową kiedyś, że miała 4 jajka. A wtedy były jeszcze całe zależenie, było 4 jajka, tylko miała. Aż miała chyba z 10, ale 4 były zależone, 4 wylegnie, 4 wychowała. To teraz już tylko jedna kurka jest, bo 3 sprzedaliśmy kogutki. Tylko kurka została. I ten czas ta polsalowa nic nie robi, ta kura zgłosi jajka, a on to dalszy nie jedziemy. Wiadomo, że nie jest takim małym synkom ta kurka, bo kiedyś tam jakieś nie zgłosiła jajka, czasem chodziła, a teraz jeszcze wiadomo mniej. Tutaj u nas też możecie napisać, czy tutaj jak macie biegusy, to u was też się tak kiepsko niosą, no bo u nas na razie zniosły 3 jajka, czy 4? Coś takiego i... No mam tak, mówię, że jak jest ciepło, kilka dni to znoszą, a jak jest później sezon o zimniej, to znowu nie znoszą. Więc a od tego tygodnia, pod koniec tygodnia, czy jakoś mówią, znowu być ciepło, to zobaczymy, czy znowu będą się nosić. Bo teraz zaczynamy się wybrać jajków kaczych, bo zaczynamy się brakmy jedną jeśli jajek, bo dwa zjadły nam od tych kaczek. A się zjadły, no bo Kaśka zadeptała i pękły. Bo na przykład ta gruba znosiła tam, gdzie ona znosiła ta kaczka i nie się działa, ona jest grubsza od tej chudszej. I tak, i się nie działa, ona spiła. A też mam nadzieję, że jakaś brachma usiądzie, bo dużo jajek brach mamy, a też... One dużo znieszczą, bo 15 jajek. A też jakby nie było jajek, to za dużo, nie było 15 brak, to można rozbić wnioski, bo wnioski też babci nie chcą się na razie. Bo innych raz już nie podkładamy, bo wiemy jak to się kończy po prostu, no, że tak. Nam większość. Ale to sobie swoje jajka duszały, a to dopiero rusza, bo kaczki to wiemy, że kopiłki, ale kiedyś też czasami podaliśmy. Znaczy tylko jedna kaczka, druga tam i tak samo wnioskom. No też jakieś wnioski. No, kiedyś daliśmy szabo wnioskom i to tam wszystko jest dosiła, to. Znaczy, no był początek naszej przygody z hodowlą. Tam jest mało wody, teraz już coraz mniej, no bo teraz się będziemy dolewać, bo poczekamy po tych deszczach. No po tych deszczach i po jak nie po świętach, tylko przed świętami, jak jest tam trochę wolnego, to tam w któryś dzień to się wyleje i się naleje świeżej. Więc tam... Trochę będzie roboty, bo tam będzie trzeba wyczyścić to ze spodu, bo tam jest takie błoto. Tak jak mamy tutaj w tym zielonym, co tu widzicie, do zrobienia, to tam na spodzie będzie takie też coś takiego, tak mi się wydaje. Chyba, że tam będzie po prostu piach, ale to będziemy musieli jakoś wyjąć stamtąd. Kaczki najlepiej jak mają tam wody, jak widzicie, po same te kamienie, bo wtedy są tak najbardziej zadowolone z tej wody. Bo tak ten tak się tak fajnie kąpią, a tak jak są, no to one ledwo co nogi moczą, jak mają tyle wody. Ale no mówię, że mówiłem już, że przez to, że były te mrozy i lód wyciągaliśmy, czy one wypiją, to też no trochę schodzi, tylko nie przecież wiadomo, że dużo jak będą pić, ale czy były te mrozy, no to jak wyciągaliśmy z takie czasami nawet warstwy lodu były, no to trochę tej wody schodziło. A zwłaszcza, że to był praktycznie cały dzień, codziennie rano był mróz. Czy tam było minus 1, czy czasami minus 4, czy minus 6, tak różnie to było. Tej wody było. No bo dziurawe to nie jest, no bo nie schodzi woda jakoś bardzo szybko. Chyba nie jest, bo może jest, tylko wątpię, no bo nie schodzi nam za szybko. Tam to co mieliśmy, to nam
schodziła ta woda w miarę szybko. No tu była ta siatkowata, tak. No. No, wystarczyło, że kaczka pazurem zwijaliśmy. No przez to, że mieliśmy tak w miarę mocno to naciągnięte, to myślę, że przez to, że to było tam naciągnięte, jak one weszły, to po prostu się tymi pazurami złapały i... Często z tych pięciu chyba są same koguty, z tych co... A nie, szereg, bo... No szereg, bo no, niedawno napadła, akurat kurka chyba to była. Te szery, trzy pańce i biała... Nie, dwa pańce, biały i czarny, to raczej koguty, te szery, więc... Ta biała to jest, to chyba kurka, a te ratwajle też chyba koguty, więc no trochę będzie szkodowania. Więc teraz już wiemy, że... Jeszcze raz wiemy, no. Teraz będziemy chcieli pójść na wakacje. Jakieś dorosłe silki. Takie, które już się niosą, albo mają takie blisko okresu, gdzie się niosą. Już wiedzieli, że mamy wreszcie kurki, bo jak żeby... koguty... Potem te młode się opłaca kupić, ale to jest loteria, nie? Że nie wiadomo i nie wiadomo w sumie, co się kupi. Bo silki jest ciężko rozpoznać, no chyba, że hodujecie już kilka dobrych lat i na przykład się znacie na tym, na rozróżnianiu tych płci u silek, bo my na przykład tam może nie wiemy zawsze w 100%, ale tak w 60-70% wiemy. Znaczy no tu akurat były młode, więc było trochę za szybko, żeby wiedzieć. Znaczy no na pewno był ten jeden biały i ten taki, i ten jeden pint były kogutami, jak kupowaliśmy, bo były takie duże, to widzieliśmy. A teraz zobaczymy jeszcze, nie wiem. Zobaczymy. Pożyjmy, zobaczymy. Dobra, to my idziemy już pozakrywać kwoki zaraz, tam nakarmić. A my wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.